Przyjaciele, chciałabym się z wami podzielić pewnym poselstwem. To w ogóle było dzisiaj bardzo silne namaszczenie. Bardzo. Pracujcie na tym namaszczeniu, które było dzisiaj. Rozumiecie? Ja bardzo poważnie podchodzę do obecności Bożej i do namaszczenia, które w związku z tym przychodzi. Pracujcie na tym namaszczeniu. Jest nam o wiele łatwiej, ponieważ mamy silne namaszczenie. Jest nam o wiele łatwiej pracować. Jest coś takiego, że jest pewna słabość w Kościele. Ludzie szukają komfortu w służbie, komfortu w podążaniu za Panem Jezusem. My podjęliśmy taką decyzję, że będziemy służyć w kryzysie. Że będziemy służyć w kryzysie. I troszkę chciałabym wam dzisiaj o tym powiedzieć. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza 8:20. I rzekł mu Jezus: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głową skłonić. Lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. I wiecie co? Ja przez lata chodzenia z Jezusem i przez lata służenia w Królestwie Bożym zobaczyłam, że to jest w ogóle jakaś stała w naszym życiu. Że my po prostu cały czas służymy w kryzysie. Że my oczywiście kształtujemy okoliczności, tak? Jak wielokrotnie jest tak, że okoliczności nam nie sprzyjają. My kształtujemy poprzez modlitwę te okoliczności. Ale podjęliśmy tą decyzję, że będziemy służyć Jezusowi w kryzysie. Rozumiecie? Będę służyła Jezusowi w kryzysie. Będę kształtowała przez modlitwę autorytetu okoliczności w moim życiu, ale będę służyła Jezusowi w kryzysie. Wiecie, dużo się mówi o komforcie. Komfort mamy mieć w naszej głowie. Jeśli chodzi o służbę, to my komfort mamy mieć w naszej głowie. Zobaczcie, co jest napisane w ogóle o Jezusie, a w ogóle wiecie, w ogóle nie ma ucznia ponad mistrza. Jeśli my mówimy: Jezu, chcę tak jak Ty, to my się musimy zgodzić na pewne rzeczy. Ja w ogóle osobiście nie wierzę, że jest jakikolwiek wzrost tam, gdzie nie ma ofiary. Nie ma. Rozumiecie? Nie ma żadnego wzrostu tam, gdzie nie ma ofiary. No nie ma, po prostu. Przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, my przyjmujemy pewien standard do naszego życia. Prawdziwą chrystusowość, nie antychrystusowość, ale prawdziwą chrystusowość. Więc jeśli Jezus służył w kryzysie, to i nasza służba będzie w kryzysie. Rozumiecie? To nie są słowa przekleństwa. My musimy w swojej głowie, tak? Zdecydować i w swoim sercu, że ja w ogóle zgadzam się, ja się w ogóle zgadzam na to, abym miała tak jak Ty. A skoro nie ma ucznia ponad mistrza, a jest napisane: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Ludzie mówią: nie idę, bo pada, nie idę, bo świeci, nie idę, bo coś tam. Rozumiecie? Jezus nie zadawał sobie tych pytań. On po prostu szedł. Władał nad okolicznościami. On panował. Panował. I tak samo my mamy panować. Będę wam opowiadała troszkę o sobie, bo jestem w ogóle fanatykiem prawdy. W ogóle wiecie, wierzę, że tylko prawda ma sens i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. W ogóle niech was Bóg dzisiaj wyswobadza do prawdziwego życia. Jeśli podejdziesz do tego, co mówię, bez żadnego aktorstwa i bez takiej podwójnej gardy i może powiesz: no to, co ona mówi, to może jest nie dla mnie. Chcę ci powiedzieć, że ja mam taką służbę, ty masz inną służbę, ale w swojej służbie, jakakolwiek ona nie jest, czy jest mała, czy jest duża, to nie szukaj komfortu. Nie szukaj komfortu.
Podejmij taką dzisiaj decyzję i na Twoją decyzję spadnie moc. Na Twoją decyzję przyjdzie moc z nieba. Rozumiecie? Ja podjęłam decyzję, że służymy w kryzysie. Wiecie, w różnych okolicznościach służymy, w różnych. Kiedyś pojechaliśmy do pewnego mieszkania, mieliśmy tam taką sporą ewangelizację, Sarcia jeszcze była malutka, bardzo malutka jeszcze Sarcia była. Jesteśmy w tym mieszkaniu, człowiek, który nas zaprosił, mówi, tu będziecie spali w tym pokoju. Ja wie, tutaj? Tak, tutaj będziecie spali. Mówi, tutaj na tym łóżku przez rok nikt nie spał. Rok temu zmarł na raka woreczka żółciowego mój teść. Ja wie, ale jasno. W ogóle tutaj na tym miejscu będzie... A jestem normalną kobietą. Arturowi zawsze było łatwiej, bo siedział w więzieniu. Ja to mówię, Artur gdziekolwiek nie pójdzie, to on natychmiast w ogóle tworzy sobie życie, tworzy sobie w ogóle... Gdziekolwiek się nie pojawi, to tworzy sobie życie. Ja wiem, Boże, skoro jestem doskonałą pomocą dla niego, tak? Powołałeś jego, powołałeś mnie i razem służymy, to ja też chcę tak jak on. Ja też tak chcę mieć, ale na początku tak nie miałam. Przychodzi noc, wieczór, trzeba się iść wykąpać. Wchodzę do łazienki, nie ma tam okna. W wannie siedzi potwornie wielki kot. I na podłodze leży jedna szmata. Ja w ogóle mówię, Boże, jak ja mam się tutaj umyć, w ogóle co ja mam tutaj zrobić? Mówię, co mam z tym kotem zrobić? Kot waży 18 kilo. Mówię, w ogóle nie wypędzę go z tej wanny. Mówię, ale jazda, w ogóle nie ma okna. A wiecie, i obserwuję Artura. Poszedł pierwszy się umyć, wraca bez ręcznika. Ja wiem, czym się wytarłeś? Czym się wytarłeś? To tam też leżało, to się wytarłem. Ja mówię, w ogóle wiecie, w ogóle mówię, imponuje mi w ogóle zawodnik, tak? W ogóle wiecie, w ogóle zrobił konkretne rzeczy ze swoją duszą. Zrobił konkretne rzeczy ze swoją duszą. Podjął decyzję. Ja mówię, dla śmiechu jeszcze mówi, wiesz, i tam tą szmatą jeszcze mówi, ja to jestem w takim stanie, że tą szmatą sobie mogę tam w ogóle, wiecie, między zębami powycierać. I wiesz, w ogóle do każdej rzeczy podchodził ze śmiechem. Ja mówię, ja też tak chcę. Jestem kobietą, tak? Ale też tak chcę. Chcę tak jak on i chcę tak jak Jezus. Nie chcę być nastawiona na komfort. Nie chcę. Bo nasze życie wskazuje na to, że ja nie będę służyła w komforcie. Rozumiecie? I Duch Święty do mnie potem zaczął mówić właśnie między innymi tym słowem, że lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Więc jeśli taki jest Twój mistrz, a Ty chcesz iść w Jego ślady, to Ty w ogóle nie spodziewaj się. I wiecie, to jest dla chętnego. Bo to nie ma, że to w ogóle wierzę, że będziesz tak miał, jak nie chcesz. Nie, to jest dla chętnych. To jest dla tych, którzy wierzą. To jest dla tych, którzy zgodzą się w swoim życiu, aby być ludźmi różnicy. Aby być ludźmi różnicy. Wiecie, ja jestem dzisiaj szczęśliwym człowiekiem. Tydzień czasu grasowaliśmy po Polsce, w różnych warunkach, w różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach, pośród różnych opresji. Ale w ogóle mi jest dobrze. Ale w ogóle mi jest dobrze. Wiem, Boże, w ogóle dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nauczyłeś mi, co to znaczy poddawać się Tobie. Że ja w ogóle zgodziłam się, tak? Uznałam w swoim sercu, że jeśli Jezus służył w trudnych warunkach, i niósł prawdę w trudnych warunkach, to ja też nie umrę. To ja nie umrę, służąc w trudnych warunkach. Wiecie, kiedy my jesteśmy nastawieni na prawdę, to jesteśmy coraz mniej zaskakiwani. To jesteśmy coraz mniej zaskakiwani. Ostatnio mówiłam w Rybniku, że diabeł kiedyś był bardziej bezrobotny niż jest dzisiaj. Mianowicie dlaczego? A mianowicie dlatego, że dzisiaj na przykład ludzie wiedzą, że można wypędzać demony i wypędzają diabła, tak? Kiedyś po prostu siedział, a dzisiaj ludzie go wypędzają, potem z powrotem go zapraszają. Wypędzają i zapraszają, tak? Ale tutaj w tym kościele i w tej służbie diabeł będzie bezrobotny. Diabeł będzie bezrobotny w tym kościele i w tej służbie. Wiecie, ustanowimy taki standard prawdy, tak? Że w tej wspólnocie, w życiu każdego człowieka, diabeł będzie bezrobotny. Tak jak w innych kościołach siedzi i jara szlugi, u nas szlugów jarać nie będzie.
W Biblii jest użytych ponad 299 razy słowo mocny. I Bóg mówi do ciebie: bądź mocny i mężny. Bądź mocny i mężny we wszystkim, co robisz. Nie bądź słaby. Ludzie mówią: a bo ty to taka jesteś, bo ty się tam motałaś wśród gangsterów. Nie. I nie jestem taka, bo się motałam wśród gangsterów. Ja wyglądałam jak strach na wróble. Ja się bałam sama siebie. Ja się bałam w ogóle, jak ktoś nam, ja to mówię, ja byłam bardzo łatwa do manipulacji, ale to tak naprawdę nie miał trudno mnie zmanipulować. Ja byłam bardzo łatwym materiałem do manipulacji. Bardzo. Kiedyś taka kobieta w telewizji się mnie zapytała, mówi, to bardzo pani musiała kochać tego Artura, że pani go nie zostawiła. Ja wiem, ja się po prostu bałam. Ja po prostu się bałam. Rozumiecie? To, co dzisiaj robię, to jest kwestia decyzji, które podjęłam w swoim życiu. I na moje decyzje, tak, stąpiła moc. Na moje decyzje stąpiła moc. Wiecie, że w ogóle nie można na siłę służyć Bogu. Nie można. Bóg cię nigdy nie powoła do pewnych służb, jeśli ty w swoim życiu nie zgodzisz się na pewne rzeczy. Ludzie mówią, ja mam służbę apostolską. Ja mówię, ty jesteś w ogóle egoista. Apostoł to jest ten, który się zgodził na to, aby być śmieciem. Z jednej strony przynosi potężne rzeczy do Kościoła, tak? Ale to właśnie na tą służbę spada najwięcej pomyj. To na tą służbę spada najwięcej pomyj. Jeśli jesteś egoistą, to nie jesteś apostołem. Jeśli nie jesteś poddany, to nie jesteś apostołem. Jeśli chcesz służyć w komforcie, nie jesteś apostołem. Niech to się równa w ogóle. Wiecie, między innymi ja podjęłam decyzję, że będę prostowała drogi pańskie. Będę prostowała drogi pańskie. Ktokolwiek będzie je wykrzywiał, to ja będę je prostowała. Ostatnio jechaliśmy samochodem i Bóg mi takie dał objawienie. Mówię, w ogóle mówię, o co chodzi z prorokami? W ogóle wiecie, że w ogóle prorocy są prześladowani. Prześladowani są prorocy. Ja znam mnóstwo kobiet, które w przeciwny sposób pochorowały się na raka. W różnych kościołach, z uwagi na to, że nie mogły uwalniać prawdy, z uwagi na to, że nie było ochrony apostolskiej, te kobiety pogłupiały. Wylądowały w psychiatryku, w konsekwencji umarły. Rozumiecie? Tak, diabeł, tak? Poprzez to, że do mikrofon trzymają nie ci, co powinni trzymać, tak? Służby są niszczone. Ale w tym kościele będziemy respektować prawdziwe służby apostolskie, tak? Będziemy to respektować. A ja będę pilnowała tego. Bądź mocny i mężny. Bóg mówi dzisiaj do ciebie. Twoja służba nie jest ziemi. Twoja służba jest duchowa. Nie polegaj w ogóle na sobie. Śpiewamy, wiecie, o, zobaczcie, ułożyliśmy nową piosenkę. Nie dzięki mojej mocy, lecz dzięki Twojej sile. Wiecie, ja rozpoznałam tą zasadę, że nie dzięki mojej mocy, ale dzięki Twojej sile, Jezus. My ryzykujemy w służbie. My cały czas ryzykujemy. My ryzykujemy powołując służby. My ryzykujemy nakładając ręce na ludzi. Rozumiecie? Jedni przy nas wyrosną i się zbuntują, ale drudzy wyrosną, tak? I wzmocnią to, co robimy. Ryzykujemy. W ogóle ryzykujemy. Ale mamy uwalniać prawdziwe rzeczy. My mamy uwalniać prawdziwe rzeczy. Bądź mocny i mężny. Chciałabym wam powiedzieć, że w ogóle męstwo jest cnotą. Mam taką definicję, że męstwo to podjęcie właściwych decyzji wbrew niesprzyjających okoliczności. Podejmowanie właściwych decyzji w kryzysie. I wiecie, my tak naprawdę i w naszym domu, i w służbie cały czas trudne rzeczy musimy przepychać. Ile razy jest tak, że wiecie, w ogóle Artur przepycha coś w ogóle w domu. Wielokrotnie jest tak, że ja się z czymś nie zgadzam, tak? Nie zgadzam się z czymś, on coś przepycha. Zobaczcie, w kościele przepychamy też różne rzeczy, tak? Ryzykujemy, ten się obrazi, ten nie przyjdzie, ta w ogóle się obrazi. Trudno, ale trudno w ogóle, męstwo jest cnotą. Ja będę podejmowała właściwe decyzje, tak? Wtedy, kiedy okoliczności nie sprzyjają. Nie boję się tego. Bóg do mnie powiedział, bądź mężny i mocny. Tak? Bądź mężny i mocny. Nie bój się.
Nie bój się podejmować w kryzysie trudnych wyzwań. Kiedy w kryzysie podejmujesz decyzję, tak? Czyli pod presją, czyli pod pewnego rodzaju uciskiem, to właśnie kształtuje się w tobie męstwo. I poprzez to, że ty wchodzisz w takie systematyczne decyzje, tak? Wbrew trudnym okolicznościom, to w ogóle w tobie wytwarzają się nowe nawyki. Nowe nawyki. Kształtuje się w tobie w ogóle zupełnie nowy człowiek. Coraz bardziej w ogóle, wiesz, przestajesz się stresować. Coraz bardziej doświadczasz życia nowego człowieka. Życia nowego człowieka. Wiecie, to nie, w ogóle, wiecie, jeśli my nie będziemy uznawali i respektowali praw króla, o czym kiedyś Artur powiedział na początku nabożeństwa, że mamy respektować prawa króla, wiecie, to nie liczmy na nowe nawyki w naszym życiu. To nie liczmy na nasze nowe, na takie nowe nawyki. A z drugiej strony, jeśli podjąłeś się, jeśli w ogóle uwierzyłeś w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jeśli podjąłeś się służby, to tak naprawdę ty podpisałeś się pod prześladowaniem. Nie dziw się, że naciera na ciebie diabeł, bo on cię chce zamordować. Diabeł chce cię zabić. Ja już byłam kilkakrotnie naprawdę ciężko chora w służbie. W służbie zmarła moja mama. Rozumiecie? Tydzień po śmierci mojej mamy ja podejmuję ważną dla mnie decyzję. Nie mówię, że jest mi łatwo. Jestem kobietą. Podejmuję decyzję, że prowadzę konferencję dla kobiet. Rozumiecie? Kształtuje się we mnie męstwo. Staje się we mnie, kształtuje się we mnie jakaś nowa rzecz, kiedy ja podejmuję decyzję, tak? Że ja nie chcę służyć w komforcie, bo ja w ogóle nie mam tego komfortu. Jeśli on się przytrafi, to ja w ogóle dziękuję. Ale rzeczą naturalną jest to, że w ogóle często jest tak, że jest mnóstwo opresji. I ja w ogóle nie jestem tym zdziwiona. I ty nie bądź zdziwiony, diabeł mnie goni. To ty zacznij gonić diabła. Ja uwielbiam, w ogóle wiecie, uwielbiam, kiedy diabeł, tak, staje się bezrobotny. A bezrobotny staje się wtedy, kiedy my respektujemy to, co Bóg do nas mówi. Rozumiecie? Jeśli przestajemy chodzić własnymi drogami, jeśli dalej łazimy własnymi drogami, tak, no to wiecie, jak to wygląda. Co robisz, kiedy przychodzi kryzys i opresja? Co niektórych z was znam dobrze. Co robisz wtedy, kiedy przychodzi kryzys i opresja? Kiedy diabeł naciera ze starą naturą, tak? Ze starym życiem. Co wtedy robisz? Kiedyś taki człowiek powiedział, że nie wiemy, w ogóle wiecie, mnóstwo codziennie krąży myśli wokół naszej głowy, ale to my decydujemy, która na tej głowie usiądzie i którą myśl będziemy rozważać. To my decydujemy, która myśl usiądzie na mojej głowie. Czy będę rozważała od rana myśli nowego człowieka, czy będę rozważała myśli starego człowieka. Nie oszukujmy się, każdego dnia, tak? Od samego rana diabeł naciera, bo diabeł naciera. Kiedy ty będziesz coraz częściej podejmował męskie decyzje, to ty w ogóle już nie będziesz na niego reagował. Będziesz odporny na to, co on robi w twoim życiu. Wiesz, samochód ci nie będzie chciał rano odpalić, to już nie będzie w ogóle, kurczę, co się wydarzyło, samochód mi nie chce odpalić. Ręce trzeba położyć na samochód, tak? I w imieniu Jezusa trzeba samochód uruchomić. Ale kiedy my nie respektujemy tego, kiedy my nie żyjemy tym, tylko tak naprawdę wołamy do Boga wtedy, kiedy coś się dzieje, tak? To wiecie, bo diabeł nas zaskakuje. To diabeł nas wtedy zaskakuje. Chciałabym, żebyście dzisiaj podejmowali w swoich sercach decyzję, że to ja będę prowadził diabła na smyczy, a nie diabeł mnie. To nie on mnie, ale ja jego. I nieważne, czy jesteś kobietą, tak? Bo nasza służba jest jaka? Duchowa. Nasza służba jest duchowa. Jeśli ja mogę, to i ty możesz. Rozumiecie? To jest kwestia podjęcia decyzji. To jest kwestia podjęcia decyzji. Jeszcze raz pytam. Co robisz, kiedy naciera diabeł? Czy rozważasz te myśli? Czy w sposób agresywny występujesz przeciwko diabłu? Co to znaczy w sposób agresywny?
Ja często rozmawiam z ludźmi, ja mówię, jak ty występujesz przeciwko diabłu? No wiesz, mówię do niego, odpycham cię w imieniu Jezusa. Ja wiem, nie tak. Musisz na niego krzyknąć. Tak jak natarczywie on atakuje twoją głowę. I ty wiesz, co to znaczy. Bo wiesz, co to znaczy fobia w głowie. Wiesz, co to znaczy natarczywa myśl. Więc w taki sposób, w jaki on atakuje twój umysł, w taki sposób ty musisz zaatakować jego. Nie odpuszczaj. Żebyś miał zemdleć w domu na podłodze od modlitwy innymi językami, gromieniu diabła, to zrób to. To chodzi o twoje życie. Wiecie, to chodzi o nasze życie. Dla mnie w ogóle tak, spotkanie to nie jest kabaret. Dla mnie moja służba nie jest kabaretem. Dla mnie to, co ja mówię, to nie jest kabaret. Ja respektuję prawa króla. Dla mnie jest mega ważne, z jakim słowem dzisiaj Bóg przychodzi do kościoła. Występuj agresywnie przeciwko diabłu. Ja jestem taka słaba. Ja mówię, słaba byłaś w świecie. Kiedy oddałaś Jezusowi swoje życie, to mocny i potężny Bóg zamieszkał w twoim duchu. Ale On czeka na twój ruch. Kiedyś taki człowiek miał wizję. W ogóle mieli jakieś tam niepowodzenie w swoim małżeństwie i on miał taki zwyczaj, że nocą schodził sobie do kuchni i modlił się. I miał wizję podczas tej modlitwy. Widział przez okno, że takie strzały demoniczne były wyrzucane w kierunku jego mieszkania, w kierunku jego domu. I przed domem widział anioła z wielkim mieczem i dziwił się, dlaczego ten anioł się nie rusza. Wiecie, diabeł naciera na jego dom, diabeł naciera na jego małżeństwo, tak? A ten anioł stoi. Ludzie wielokrotnie mówią, Boże, zabierz mi to. Nie mów już tak. Bóg już zabrał. Bóg w Chrystusie dał pomoc. Pomoc Bóg dał w Chrystusie. Teraz należy egzekwować to wszystko. Rozumiecie? My mamy to egzekwować. Kiedy diabeł naciera, tak? I ty nawet chcesz anioła posłać, to ty musisz mu rozkazać. Męstwo, tak? I mężność jest wpisane w twoją służbę. Nie taka, wiecie, taka pierdoła jestem w ogóle. To diabeł cię w ogóle zje. Jeszcze raz mówię, kiedy zdecydowałeś się oddać jemu swoje życie i służyć, to się podpisałeś pod tym, że w ogóle diable zamordują mnie. Więc nie dziw się, że on na ciebie naciera. Że przychodzi do ciebie z fobią, ze starym życiem. Rozumiecie? To w ogóle nas naciera na nas cały czas. Cały czas w ogóle musimy podejmować trudne decyzje. Cały czas coś musimy forsować, ale co ludzie mają w tych głowach? Czemu ludzie się nie chcą poddawać? Dlaczego? Dlaczego się ludzie nie chcą poddawać? Ja w ogóle tego nie rozumiem. Ja zrozumiałam, ja w ogóle, wiecie, z uwagi na to, że Artur nigdy nie poszedł ze mną na kompromis, to ja przychodząc do Jezusa, to ja wiedziałam, co to znaczy poddać się Panu. Co to znaczy poddać się Panu? Pan to jest Kyrios. Despota. Rozumiecie? Przychodząc do Jezusa, to my przychodzimy do zupełnie innego królestwa. To nie jest Pan takiego, jakiego my sobie wyobrażamy. To nie jest taki Pan, którego my sobie przepuścimy przez cały system naszej bańki nieprzemienionej. To jest Pan z nieba. To jest ten, który cierpiał za ciebie na krzyżu. To jest taki Pan. Więc cokolwiek jest w twoim życiu nierozwiązane, to w ogóle Jezus mówi, ale ja nie wiem, o co ci chodzi, bo ja umarłem i z martwych wstałem i dałem ci przykład służby. Dałem ci przykład służby. Rozumiecie? Ja przez wiele lat nie wiedziałam, do czego powołał mnie Bóg. Ale rozpoznałam Pana. I służyłam Arturowi. Tym samym przyjęłam lekkie jarzmo do mojego życia. To jest lekkie jarzmo. Kiedy ty, być może jesteś żoną i nie widzisz swojego powołania, ale powołany jest twój mąż, to nie szarp się. To nie szarp się. Przyjmij objawienie twojego męża. Tym samym przyjmujesz i lekkie jarzmo Jezusa. Nie szarp się. Nie szarp się. Wiecie, ja w ogóle... Boże. Ja tak uwielbiam prostotę. Wiecie, w ogóle te słowa, w ogóle, że głupi na tej drodze nie zbłądzi, ale mnie przyświetlają każdego dnia. Cokolwiek jest w moim życiu takiego skomplikowanego, czego ja nie rozumiem. Ja nawet jak sobie wielokrotnie czyjeś kazanie włączę i ktoś używa takich słów, że ja w ogóle mówię, ale jazda w ogóle, nie rozumiem.
mnie. Mówię, on dobrze wygląda, on jest ładnie ubrany. Jak pięknie się porusza, tak? Ale ja nie wiem, o co jemu chodzi. Ja nie wiem, o co jemu chodzi. On we mnie nic nie buduje. We mnie się w ogóle, nie mi się duch nie porusza. To jest ładne. Takie, wiecie. Wiecie, o co chodzi? Ale tam jest zero życia. Tam jest zero, tam jest jakieś aktorstwo. Tam jest coś po prostu dziwnego. Nacieraj na diabła. Podejmij dzisiaj decyzję, że w ogóle będę agresywny, będę agresywna wobec diabła. Będę agresywna wobec diabła. Nie jesteś słaba i nie jesteś słaby. Dlatego, że mocny Bóg mieszka w tobie. Mocny Chrystus mieszka w tobie. Wiecie, dzisiaj są święta i chciałam w ogóle dzisiaj założyć adidasy. Ale mówię, kurczę, założę adidasy, mówię do Artura wczoraj. Wiesz, wszędzie będą mówili o krzyżu. A my nie będziemy dzisiaj mówili o krzyżu. W ogóle mówię, chciałabym włożyć ludziom kolejne narzędzie do ręki. W ogóle nie interesuje mnie ta cała kultura, która jest, wiecie. Dzisiaj wszędzie mówią o krzyżu. A my mamy respektować krzyż. Rozumiecie? My w ogóle każdego dnia mamy respektować ten krzyż. Nie tylko w święta wielkanocne, że my dzisiaj tutaj odwalimy jakąś liturgię, manianę, w ogóle znowu wypowiemy kolejne deklaracje. Boże, wiesz, pójdę dokądkolwiek nie poślesz. Tak? A wyjdę stąd, tak? I ten sam demon przyjdzie z powrotem do mnie. I wiesz, ty rozpoznajesz te rzeczy. Kwestia, co ty z tym robisz? Bądź agresywny wobec diabła. W ogóle chrześcijaństwo jest dla kozaków. Chrześcijaństwo nie jest dla słabeuszy. Rozumiecie? My decydując się na służbę, to my się decydujemy na mocne i silne życie. Na podejmowanie decyzji. Tak? Pośród burz. W swojej służbie, jakkolwiek ona wygląda. Tak? Kiedy nie będziesz chodził na kompromis, będziesz tracił rodzinę, będziesz tracił w cudzysłowie znajomych. Nie bój się tego, bo cokolwiek stracisz, tak, to z Jezusem zyskasz więcej. Ja dzisiaj wiem, kto jest dla mnie prawdziwą rodziną. Nie ma opresji na teorię. Wiecie, na co jest opresja? Naprawdę. I na wykonanie. Ja mówię, nie ma opresji na jakiekolwiek super kazanie, które ty wysłuchasz. Opresja jest na wykonanie. Na to przyjdzie opresja. Nie na to, co ja powiem, tylko na to, jak ty do tego podejdziesz. Na to przyjdzie opresja. Zaraz jak stąd wyjdziesz, diabeł przyjdzie i powie ci, no wiesz, nie jesteś taka jak ona. Won, śmieciu. Ty nie jesteś żaden. Od dzisiaj nie będziesz chodził na skórzanej smyczy, ale będziesz zapieprzał na kolczatce. Rozumiesz? Będę cię ściskać. Będę cię dusić każdego dnia. To się musi stać naszą kulturą. To ma być kultura. Od samego rana ja gonię diabła, a nie diabeł mnie. Pewne kościoły mówią o diable za dużo, tak? A ja chcę, aby w naszej społeczności, abyśmy my wiedzieli, kim jest diabeł. To zraniony śmieć. Ale póki Jezus nie wróci, to On chce cię zamordować. Rozumiecie? On chce ciebie zamordować. Nie nadawajmy Jemu rangi, tak? Ale też nie lekceważmy. Więc jakakolwiek jest negatywna okoliczność, w ogóle to jest tak, że jeśli ty podjąłeś się budowania Bożego Królestwa, tak? Wiesz, że jesteś powołany, wiesz, do czego jesteś powołany, tak? To wiedz o tym, że wtedy, kiedy okoliczności, tak? Nie będą tobie sprzyjały, to ty w imieniu Jezusa bierz nad nimi autorytet i ty poprzez modlitwę autorytetu, tak? Kształtuj te okoliczności. Wiecie, kiedy my podjęliśmy z Arturem taką decyzję, że decydujemy się, aby służyć, tak? Aby służyć wielokrotnie w opresjach, w kryzysie, tak jak powiedziałam, tak? To
to mnie, ja w ogóle nie jestem zdziwiona, że kiedy schodzi, kiedy na przykład jedziemy na służbę, jedziemy na usługi i na przykład, nie wiem, wychodzimy i coś tam się nagle wydarzyło. Ja nie jestem tym zdziwiona. Ja w ogóle nie zadaję tego słowa dlaczego? A dlaczego tak się stało? A dlaczego mnie diabeł atakuje? A dlaczego mnie diabeł atakuje? Kiedyś ktoś do nas powiedział tak, jak umarła moja mama. O, tak diabelski. Ja wiem, że to atak diabelski, tak? Ale ja w tej sytuacji muszę wziąć autorytet nad moją głową. Wiecie, cyrk jest w naszej głowie. Dlatego tak dużo w Biblii jest napisane, abyśmy przemienili się w duchu umysłu naszego, abyśmy przemienili naszą głowę, abyśmy wzięli autorytet nad tokami myślowymi, tak? Ponieważ ten świat nam nie sprzyja. Ludzie z tego świata nam nie sprzyjają. My sobie ustanawiamy to w modlitwie, ale generalnie oni nam nie sprzyjają. I kiedy ja mam porządek w głowie, kiedy ja nie mam w głowie cyrku Zaleskiego, rozumiecie, wielbłądy, kury i wszystko, to mnie nie dziwią okoliczności. Mnie to po prostu nie dziwi. Mnie to nie dziwi. Uczę się wypowiadać słowa wiary. Biorę autorytet, ustanawiam rzeczy, tak? To mnie w ogóle nie dziwi. W ogóle mnie nie dziwi, że diabeł na mnie naciera od samego rana. Wiesz, ja to tak, diabeł na mnie naciera. Ja mówię, na mnie też. Na mnie też. Ale ja już dzisiaj w wielu dziedzinach mojego życia w ogóle, ja w ogóle już go nie słucham. Rozumiecie? Są jeszcze dziedziny, gdzie muszę agresywnie wystąpić wobec niego. Ale już są takie dziedziny, gdzie w ogóle ja nawet już go nie słyszę. Rozumiecie? On naciera. Ale to już jest bardzo słabe. To jest bardzo słabe. Na samym początku chodzenia z Bogiem musisz być agresywny wobec diabła. Agresywny. Tak jak mówię, tak jak on natarczywie naciera na twoją głowę. Posłuchajcie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że diabeł kosi żniwo w kościele. Z uwagi na to, między innymi, tak? Że nie występujemy przeciwko niemu agresywnie. Postanawiamy sobie w jakimś niepowodzeniu chodzić godzinę, dwie doby. Wiecie, co się potem dzieje? Warownie na głowie. Warownie. To w ogóle nie ma tak, że ty masz jakąś potem warownię i ty ją przykryjesz jakąś Bożą prawdą. To tak nie działa. Warownię trzeba podważyć. Ludzie mówią, wiesz, Bóg mi to zabierze. Ja mówię, uspokój się, nie zabierze ci. Ty uważasz, że to jest taki święty Mikołaj, który siedzi i tak zabiera. Papierosy zabiera, różne rzeczy zabiera, potem co z tym robi? On to wszystko zwyciężył na krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty powstała nowa rasa. Mocnych ludzi. Prawdziwych chrześcijan. Tak? Chrystocentrycznych. Respektujących prawa króla. Decydujących się na to, że będą służyć w kryzysie. Rozpoznających przeciwnika. Agresywnie występującym przeciwko niemu. Ja w ogóle marzę o tym, aby w Kościele była, abyśmy też szanowali Ducha Świętego. Wiecie, to w ogóle nie chodzi o wielomóstwo, ale chodzi o to, abyśmy w praktyczny sposób podchodzili do poselstw, które my uwalniamy. Wiecie, to są konkretne narzędzia. To narzędzie, tak, że ja agresywna jestem w stosunku do diabła i to wcale nie jest to, że ja żyłam wśród przestępców. Rozumiecie? Ja się ich bałam też. Ja jestem nowym człowiekiem. Nowym, silny Jezus zamieszkał we mnie. Zgodziłam się z Nim. Wielokrotnie płakałam, kiedy przychodził do mnie i mówi, nie możesz tak się dalej zachowywać. Teraz agresywnie musisz wystąpić przeciwko diabłu. Ja mówię, ja nie umiem podnieść głosu. Rozumiecie, wielu z was boi się podnieść głos. Ja kiedyś w ogóle dosyć duży taki przełom w moim życiu, jeśli chodzi o to, aby pędzić diabła, to było to, że ja po prostu podczas spotkania wydarłam ryj tak jak nigdy dotąd. Rozumiecie? Po prostu się wydarłam. Wiedziałam, że coś się wydarzyło w duchowej rzeczywistości. Nie bierz w sposób intelektualny to, co ja mówię. W ogóle. To nie chodzi w ogóle o intelekt. To chodzi o zastosowanie w ogóle tej prawdy. To chodzi o to, aby wziąć to narzędzie, tak? I zacząć nim żyć. Tu nie ma żadnej dywagacji. My musimy wierzyć, że to, co mówimy, to jest duchowe. Służba nasza jest duchowa i diabeł nas atakuje w duchu. Rozumiecie? I jeśli agresywnie, to agresywnie. Woł w imieniu Jezusa!
bójcie się krzyczeć na diabła. A jeśli się boisz, tak, to postanów, że dzisiaj właśnie wydrzesz na niego swoją twarz. My nie zwyciężamy diabła swoimi ludzkimi umiejętnościami, tak? Jest powiedziane, aby do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę. A więc musimy przyłożyć duchową miarę do tego, co ja mówię. Jeśli będziesz respektował to, co powiem, to masz zwycięstwo. Dlaczego? Bo ja mam zwycięstwo. Ja mam zwycięstwo. Posłuchajcie, ja naprawdę się bałam. Ja się tak bałam w świecie. To jest szok, jak ja się bałam. Ja tego nawet nie potrafię wytłumaczyć. Ale jak ty się boisz, to ja się bałam 100 razy gorzej. Ja się tak bałam. Jeśli, wiecie, my tego nie możemy nazwać inaczej, jak dzisiaj, kiedy ty się boisz, tak? To jest też to brak zaufania do Boga. Te rzeczy trzeba ponazywać. Ponazywajcie wszystkie warownie, które macie na głowie. W sześciu tenkę. Nie szukajmy komfortu w naszych służbach. A może nie masz żadnej służby, to twoje życie jest służbą. Kiedyś Derek Prince powiedział, że jeśli kobieta jest żoną i jeśli jest matką, to jest powołana. Jeśli kobieta jest żoną i jeśli jest matką, to jest powołana. Tutaj nie ma mowy o że wiesz, bo ty jesteś pastorem czy tam jakimś innym sororem. Jeśli jesteś mamą i jesteś żoną, to jesteś powołana. Ja przez wiele lat sprawowałam moją służbę bardzo dobrze. Respektowałam prawa króla. Cokolwiek do mnie powiedział, to ja to respektowałam. Rozumiecie? Służyłam tak dobrze Arturowi, aby to, co on robi, ujrzało światło dzienne. Dzięki moim decyzjom było mu dużo łatwiej. Rozumiecie? Dzięki moim decyzjom było jemu dużo łatwiej. Chciałabym, żebyśmy się, jak prawdziwi uczniowie Chrystusa, związali dzisiaj pewną deklaracją. W ogóle chciałabym też tak, żeby u nas w Kościele było tak, że będziemy nawzajem od siebie respektować rzeczy. Znacie Beatkę? Beatka, pozdrawiamy Cię, bo Beatka nas ogląda. Beatka, nasza koleżanka z Nasielska. Podjęłyśmy taką decyzję z Beatką, że nie rozmawiamy o starym życiu. W ogóle. W ogóle. Ludzie to tak w ogóle przechodzą do tego tak do porządku dziennego. W ogóle wychodzą z nabożeństwa i w ogóle i dalej swoje. Ja mówię, przecież w ogóle już Cię diabeł w worku niesie, rozumiesz? W ogóle... Ach tam, w ogóle... Rozumiecie? To się nic nie dzieje. Diabeł się śmieje z tych próżnych wyznań, z tych deklaracji, za którymi nie idzie praktyka. Ja do Beatki mówię, Beatka? Nie, wspominamy starego życia, tak? To jest niekomfortowe, ponieważ dusza chce wspominać, tak? Dusza chce powspominajmy. Rozumiecie? Powspominajmy sobie, jak tam w ogóle było. Wiecie? Pewien członek jakiś temu modlił się z Arturem. On miał takie nieszczęśliwe wypadki w swoim życiu. I Artur złamał moc tych nieszczęśliwych wypadków w jego życiu. I potem przyszła taka sytuacja, że on sobie postanowił o tym pogadać. Natychmiast przyrżnął głową w metalową roletę i rozciął sobie głowę i ma zszytą. Rozumiecie, jak to działa? Słowo buduje, tak? Biblia mówi, że Słowem Bożym, tak? W ogóle Bóg ziemię trzyma Słowem, rozumiecie? W ogóle ziemia wisi, bo Bóg ją Słowem trzyma. Wiecie? I to nie ma tak, że my sobie coś pogadamy, bo jak my sobie coś pogadamy, to my coś zbudujemy. Tak? I kiedy ty nie bierzesz też autorytetu nad różnymi rzeczami w swoim życiu, to w ogóle to też się nic nie dzieje. Rozumiecie? Respektujmy chociażby jedną rzecz w tym tygodniu. Nie wspominamy, nie gadamy o starych rzeczach. W ogóle o tym nie gadamy. Postanów w tym tygodniu, że cokolwiek Cię będzie atakowało, powiedzmy, że to będzie tak. Pycha. Co to jest pycha? Pycha to jest w ogóle wszystko to, co się podnosi w ogóle przeciwko poznaniu Boga. Pycha to jest niezależność od Boga. A ja Ci mówię dzisiaj o pewnej rzeczy, tak? I jeśli Ty nie skorzystasz z tego, to jest pycha. Bo to jest niezależność od Boga. Ja Ci proponuję Ci konkretne narzędzie, tak? Zdecyduj się, że będziesz służył, tak? Nie w komforcie. I zdecyduj się na to, że będziesz agresywnie występował przeciwko diabłu. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Gwarantuję Ci, że jeśli będziesz to respektował w tym tygodniu, to masz po prostu sukces. Masz sukces.
Masz po prostu sukces. Jakakolwiek fobia będzie nacierała na twoją głowę. Tak? Występuj przeciwko temu w imieniu Jezusa agresywnie. Agresywnie. Diabeł, posłuchajcie, diabeł będzie chciał podważyć to, co się tutaj dzisiaj działo. Diabeł będzie chciał to podważyć. Że tak naprawdę, wiesz, no tam coś się znowu wydarzyło, troszkę nieba żeście dotknęli, ale wyjdziemy stąd i tak naprawdę każdy wróci do swojego główienka. Nie trzeba. Nie trzeba. Dzisiaj jest konkretne narzędzie. Tak? Nie grabie, nie motyczki. Tak? Ale masz dzisiaj armatę. Dzisiaj ci Bóg wkłada do ręki potężne narzędzie w postaci armaty. Tak? W tobie jest przycisk. Ktokolwiek zaciąga hamulec ręczny, to tylko ty. Ty możesz go zwolnić i ty możesz go zaciągnąć. Spuść w ogóle ten hamulec i postanów, że będziesz w tym tygodniu robił te rzeczy. Agresywnie będę występować przeciwko diabłu i nie będę szukać komfortu. Tak? Nie mam się gdzie pomodlić. My w ogóle mamy małe mieszkanie. Rozumiecie? Ja wielokrotnie modlę się w samochodzie, jak gdzieś jadę. Tak? Nie szukaj komfortu. Nie szukaj komfortu i agresywnie występuj w tym tygodniu przeciwko wszystkiemu, co występuje przeciwko tobie, przeciwko nowemu życiu. Jeszcze raz mówię, niech Duch Święty wam usługuje. Tu nie chodzi tylko o jakąkolwiek formę służby, tak? Ponieważ to ty jesteś dla Boga ważny. Ty jesteś dla Boga ważny, w tym wszystkim chodzi o ciebie. Postanów dzisiaj w tym tygodniu, że to ty będziesz się w tym tygodniu budował, tak? Jeśli wiesz, że są elementy w twoim życiu, że jeszcze nie masz czymś zbudować człowieka, tak? To ty postanów w tym tygodniu, że ty się będziesz budował. Wiecie, że w ogóle Bóg nas nie posyła nigdzie, dopóki nas nie wyposaży? Ludzie wielokrotnie biegną gdzieś. Ja mówię, Boże, jedyny w ogóle porwał się z motyką na słońce. W ogóle niepotrzebnie. Niepotrzebnie, ponieważ widzę jeszcze pewne elementy w jego życiu. Mówię, w ogóle upadnie. Mówię, w ogóle chcę mu o tym powiedzieć. W ogóle teraz ostatnio takiej dziewczynie mówiłam. Mówię, przyszła do mnie, pomodliłam się z nią. Ja mówię, zbudowałaś coś w swoim życiu. Wykreowałaś się na kogoś. Ale zacznij się teraz w ogóle budować. W ogóle porzuć budowanie innych, a zacznij ty się budować. Ponieważ tak głębokie wszystko będzie, co ty będziesz robić, jak ty będziesz głęboki. Jeśli ty jesteś płytki, to do czegokolwiek się dotkniesz, to będzie płytkie. Nie pominiemy tych rzeczy. A jeśli ty będziesz głęboki, tak, to do czegokolwiek ty się dotkniesz, to też będzie głębokie. Nie lekceważcie tych rzeczy. Bóg w Jezusie Chrystusie dał nam pomoc, dał nam konkretne narzędzia do ręki, ale bez takiego, wiecie, jeśli my nie uznamy tego za prawdę, jeśli my nie porobimy pewnych decyzji w naszych sercach, tak, to nie liczmy też na różne rzeczy. Wiecie, nie liczmy też, bo one się po prostu nie wydarzą. Chciałabym, żebyśmy się związali dzisiaj tym słowem, że postanawiam, że będę agresywnie występować, tak, przeciwko diabłu. I pamiętaj, diabeł to jest wszystko to, co przychodzi do ciebie z stare. Każda forma śmierci, każda forma opresji ze starego życia to jest diabeł. Jest też taka prawda, że jeśli my nie respektujemy też praw króla i nie chodzimy w takiej prawdzie wobec siebie, tak, to diabeł jest dla nas, my go nie rozpoznajemy. Wiecie, ja w ogóle wiem, co w moim życiu mnie trybi. Ja wiem. I poprzez to rozpoznaję diabła. Nie oszukuję sama siebie. Jestem w stosunku do siebie bardzo szczera. Potrafię u siebie rozpoznać bardzo szybko rzeczy, które mnie trybią. I jeszcze raz mówię, szczerze do tego podchodzę. Podejdź dzisiaj też bez żadnego aktorstwa. To chodzi o twoje życie. To naprawdę chodzi o twoje życie. To chodzi o twój rozwój i to chodzi o to, co ty będziesz niósł. Wiecie, będziesz niósł albo życie, albo śmierć. Jeśli chcecie w tym tygodniu robić te rzeczy, o których powiedziałam, to pomódlcie się teraz ze mną. Powiedzcie, Boże Ojcze, dziękujemy Tobie, że w Chrystusie Jezusie dałeś nam pomoc. Ojcze, ja respektuję Twoje słowo i ogłaszam, że jestem mocny i że jestem mężny
I że przyjmuję męstwo do mojego życia. I że będę podejmować decyzje w trudnych okolicznościach. Nie wycofam się z tego. Ufam Tobie. Ogłaszam, że Ty jesteś we mnie i że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który niszczy świat. Powiedz teraz tak, diable, jesteś pod moimi nogami. Od dzisiejszego dnia zmieniamy panowanie. To Ty chodzisz na smyczy. W imieniu Jezusa. Amen.